Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 23. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 23. Dzisiejszy odcinek dotyczy wyrzuconej latorośli, która nie przynosi owocu. I to jest fragment z Jana, 15 rozdział, 6 werset. Jest ten argument używany czasami przez zwolenników teorii utracalności zbawienia, aby wykazać, że to, że Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, jest nieaktualne, skoro ktoś zachowuje się jak zeschnięta latorośl. I tutaj z tym zagadnieniem będziemy zajmować się kwestią właśnie tego, że grzeszenie i religijność idą razem w parze. Bo gdy moc pobożności nie jest obecna w czyimś życiu, bo nie narodził się na nowo, to bliskość do Bożych rzeczy jest bardziej dla niego niebezpieczna. I również bezowocne uczynki ciemności mają związek z tym, że ludzie ufają w człowieku, a nie w Bogu. Człowiek, który ufa w człowieku raczej niż w Bogu, to na przykład taki, który gdy widzi, że coś jest złe, bo jego sumienie mówi mu o tym, że to jest złe, ale też widzi bliźnich, którzy to robią, to nie będzie działał według oświeconego przez Boga sumienia, tylko będzie działał według tego, co widzi u bliźnich. To jest wyjątkowy rodzaj demoralizacji u takiej osoby. I wtedy taki naśladuje bliźniego zamiast słuchać Boga. I w ten sposób grzeszy przeciwko Bogu. I przechodząc do wyjaśnienia tego fragmentu, zahaczymy też o Hebrajczyków 12 rozdział 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest powiązany problem. I jeżeli patrzymy na ten fragment, jak i na Jana 15 rozdział 6 werset, jeśli by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl i uschnie, i zbiorą je, i na ogień wrzucą i zgoreje. To jeśli uwzględnimy te zagadnienia, to możemy powiedzieć wprost, że to słowo dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. No ten fragment mówi wyraźnie o nieutracalności zbawienia. To znaczy, że zbawienia utracić się nie da. Nie podważa w żaden sposób tego, że jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. Bo faktycznie tak jest, że ci, którzy dążą do uświęcenia, są tymi, którzy są takimi, gdyż wcześniej uwierzyli w Pana Jezusa. I owocem tego, że uwierzyli w Pana Jezusa, albo rezultatem tego, że uwierzyli w Pana Jezusa, jest ich narodzenie na nowo. Są nowym stworzeniem, jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Oto stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tego typu tam jest stwierdzenie. A więc, jeśli ktoś się narodził na nowo, ma w sobie nową naturę. I ta nowa natura wydaje owoce. Jest to sytuacja, w której mamy nowe życie. To nowe życie nie pozostaje bez skutków.
Jednym z tych skutków jest dążenie do pokoju i dążenie do uświęcenia. Dążenie do pokoju ze wszystkimi, a nie tylko z wybranymi, i dążenie do uświęcenia. Bez tego dążenia nikt nie ujrzy Pana. Bez dążenia do pokoju i bez dążenia do uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. A skąd się to dążenie bierze? Ono bierze się z nowej natury. Nowa natura narodzonego na nowo człowieka, czyli chrześcijanina, dąży do pokoju i dąży do uświęcenia. To dążenie jest charakterystyką tego właśnie nowego życia. Nowe życie żyje po swojemu, a to po swojemu zawiera w sobie to dążenie do uświęcenia i dążenie do pokoju ze wszystkimi. Kto takiego dążenia nie ma, jest po prostu martwy, nieżywy, nie narodził się na nowo. Kto takiego dążenia nie ma, to zwyczajnie nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa wcześniej. Uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa dokonuje w nas zmiany. Jedną z tych zmian jest to, że Duch Święty zaczyna mieszkać w takim człowieku i człowiek ten jest świątynią Ducha Świętego. Kolejną zmianą jest to, że Bóg dokonuje narodzenia na nowo takiej osoby. To oczywiście dzieje się w tym samym momencie, w którym nastąpiło uwierzenie, także nie można tego zbyt radykalnie oddzielać, choć można powiedzieć, że pewne rzeczy nie wyprzedzają innych. Na pewno uwierzenie w Pana Jezusa jest przed narodzeniem na nowo, a nie odwrotnie. Czyli najpierw jest zasianie nasienia, a potem jest wykiełkowanie nowego życia. Najpierw jest zapłodnienie, a potem jest urodzenie. I taka jest kolejność w przyrodzie i taka jest kolejność w życiu duchowym, do którego odnoszą się również podobne zasady, jeśli chodzi o kolejność. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, mówi właśnie o takim nasieniu. I Jakub mówi, gdy zechciał, zrodził nas. I to właśnie mamy wyraźnie powiedziane w wielu miejscach Pisma Świętego. Najpierw jest narodzenie na nowo, dopiero potem już na nowo żyjący człowiek wydaje pewnego rodzaju owoce, zgodne z tym, kim się urodził. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tego nie zagubili. Każdy, kto twierdzi o sobie, że jest chrześcijaninem, to jeśli jego twierdzenie jest prawdziwe, również w sobie odkryje, że ma dążenie do pokoju ze wszystkimi i ma w sobie dążenie do uświęcenia. Natomiast cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? Czy wiara może go zbawić? Taka mówiona wiara? Cóż z tego, że ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, jeśli nie dąży do pokoju ze wszystkimi? Spotykamy tego typu zachowania, które świadczą o tym, że ludzie, którzy podają się za chrześcijan, dość często ich życie przekreśla to twierdzenie przez to, że nie dążą do pokoju ze wszystkimi i nie dążą do uświęcenia. Jeśli tej dążności w nich nie ma faktycznie, bo oczywiście jako obserwatorzy możemy się mylić, może to dążenie jest w głębi serca, może to dążenie jest na dnie duszy, bo Bóg miłuje prawdę schowaną na dnie duszy, ale
to, że taki człowiek twierdzi o sobie i tego w rzeczywistości nie ma, byłoby zaprzeczeniem samemu sobie. Natomiast jeśli ma taką dążność do świętości, ma taką dążność do tego, żeby uświęcać się, to wtedy jest wszystko zgodne z naturą nową, bo nowa natura to dążenie w sobie ma. I tutaj jest część ludzi, która ma z tym problem, bo myślą, że jak ktoś coś mówi, to od razu tak jest, jak on mówi. No więc jest to czasami wynikające z tego, że naprawdę są to szczere osoby i nie przychodzi im do głowy, że ktoś mógłby celowo kłamać. I faktycznie takie naiwne podejście może wśród owieczek Pana Jezusa się rozprzestrzenić, że jak ktoś coś mówi, to od razu zakładamy, że mówi prawdę, bo gdyby nie mówił prawdy, to przecież by się nie odezwał. No więc niestety tak nie jest. Niestety są tacy, którzy mówią i uczy nas o tym Pismo Święte, że ktoś mówi, ale nie ma tego, co mówi. Czyli jest tylko pustym wyznawcą. Jest to nie do pomyślenia, że ktoś może taki być, ale tacy niestety ludzie są. I nie wiem, po co to robią, w jakim celu, dlaczego. Głupie to jest. Marnowanie czasu. No ale jest niestety tak, że wśród tych, którzy podają się za chrześcijan, dość dużo osób na przykład żyje ze świadomością grzechu, podczas gdy list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że nie mieliby żadnej świadomości grzechu, gdyby byli już zbawionymi chrześcijanami, bo zbawiony chrześcijanin nie ma żadnej świadomości grzechu. Nie mówię, że nie ma grzechu, bo grzech, jak mówi pierwszy list Jana, każdy ma i jest on głęboko zasadzony, nasienie każdego rodzaju grzechu w naszym sercu. I to będzie nam towarzyszyło, dopóki jesteśmy w tych starych ciałach. W moim ciele nie mieszka nic dobrego, mówi apostoł Paweł. I ja też to mówię. Dokładnie widzę w swoim sercu tak dziwne grzechy czasami, które są tylko gotowe, żeby złapać trochę wilgoci i trochę światła, aby natychmiast wykiełkować. Rzeczy, które zwyczajnie są nie do pomyślenia. Stąd faktycznie jest tak, że dążenie do uświęcenia jest konieczne. Dążenie do pokoju ze wszystkimi jest konieczne. Bo ten grzech mieszkający w ciele chętnie by nas popchał do wojny ze wszystkimi, o wszystko i do tego, żeby się tarzać w różnego rodzaju przemijających rozkoszach grzechu. Więc to jest konieczne. I tutaj czasami młodzi chrześcijanie mają takie coś, że nie mogą tego zrozumieć. Uczeni czasami są nawet sami przez siebie albo przez innych, że kiedy się nawrócili, to mając pełnię sił i zaciśnięte pięści do walki z grzechem, mają przekonanie, że myślą, że Bóg przekreślił wszystkie grzechy, które popełnili do momentu nawrócenia. To tak jakby przypisywali, że Bóg powiedział, że zmazał przeszłość i teraz, że taki człowiek jest jakby pierwszy Adam, zanim zgrzeszył. I że jeżeli taki człowiek utrzyma taki stan rzeczy do końca życia, to wtedy no, będzie zbawiony i pójdzie do nieba. Jest to bardzo bliskie błędom wszelkiej maści, czy to świadków Jehowy, czy adwentystów Dnia Siódmego, czy rzymskich katolików, czy zielonoświątkowców, czy innych błędnowierczych grup. Więc tutaj wyraźnie mamy problem, dlatego że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. I tutaj od razu można zauważyć, że jeżeli nawet taki człowiek w dobrych intencjach takie coś sobie wymyśli,
to zacznie za chwilę żyć nowym życiem i szybko okaże się, że nadal upada taki człowiek i będzie wtedy bardzo jasne, że to nie działa tak. I czasami tacy się zwracają do swoich liderów religijnych z prośbą, co mają w takim razie robić. I słyszą tego typu odpowiedź, że masz problem dlatego, że jeszcze nie osiągnąłeś świętości. Kiedy osiągniesz świętość, będziesz w stanie właściwie żyć. Cóż za dobra rada, no nie? Piękna rada. Tak piękna, że aż nie wiadomo, co z nią zrobić. I co to za błogosławieństwo w rozumieniu takich ludzi, taka świętość? No więc tacy ludzie rozróżniają, twierdzą, że jak człowiek został zbawiony, to tylko został usprawiedliwiony. Pomniejszają usprawiedliwienie, a przecież usprawiedliwienie to znaczy, że jest się w oczach Bożych tak, jakby się nigdy nie zgrzeszyło i nigdy się nie zgrzeszy. Usprawiedliwiony człowiek już nigdy nie ma przypisywanego żadnego grzechu. Usprawiedliwienia świętych. To jest biały bisior. Usprawiedliwienia świętych. Więc teraz, jeżeli tak, biała szata to jest usprawiedliwianie, o usprawiedliwienia świętych. Więc jeżeli tak, to nie można pomniejszać usprawiedliwienia. Natomiast te grupy, które uczą takiego dziwolonga, no to pomniejszają usprawiedliwienie i próbują wtłoczyć tego typu ideologię, że Bóg wymyślony przez nich przebaczył tylko grzechy z przeszłości, ale potem taki człowiek, który ma do czynienia z takim wymyślonym Bogiem, musi się uświęcić, czyli musi wykorzenić z siebie grzeszne skłonności. No i wtedy osiągnie się tą mityczną, prawdziwą świętość. No więc takie brednie krążą gdzieś tam w eterze, często je słychać. Niestety, jeśli ktoś będzie na tyle naiwny, że zastosuje się do tej rady, drogo za to zapłaci. Być może nawet zdrowiem psychicznym, a na pewno zdrowiem fizycznym. I tutaj jednoznacznie widać fałsz tej ideologii, dlatego że Adamowi uświęcenie się nie przydało na nic. I tego typu podejście demaskuje to, że przecież Adam żył w idealnych warunkach i wcale mu to nie pomogło. Widział nawet na własne oczy Boga i wcale mu to nie pomogło, a nawet jeśli upierać się, że nie widział, no to na pewno słyszał, rozmawiał z nim bezpośrednio. To już jest wielka rzecz. Salomonowi Bóg się też kilkakrotnie ukazał. I co? I niestety Salomon brnął, tarzał się w grzechu. I Adamowi też nie wyszło. No to jeżeli nie wyszło, to musimy wiedzieć, że ta nauka jest fałszywa. I jeżeli byśmy takie błędy brali pod uwagę, to możemy bardzo mocno się zawieść na tego typu ideologiach, ale pamiętajmy, że one nie mają nic wspólnego z Biblią, ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. Ludzie tacy starają się postępować według właśnie takiej wymyślonej zasady. Bez świętości nikt nie ujrzy Pana, chociaż nic takiego w Biblii nie jest nigdzie napisane. Tacy ludzie sami sobie narzucają na temat tej świętości wiele kazań, wiele wypowiedzi. Sami nawet takie kazania potem głoszą, rozprzestrzeniając tą fałszywą naukę. I to nawet niektórzy sobie napisy robią w domach, na różnych kubkach, na ścianie wielki napis, gdzie takie zdania piszą w rodzaju, żeby bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Sam widziałem kilka tego typu banerów w mieszkaniach ludzi wierzących.
I tacy ludzie starają się osiągnąć świętość. I to jest bardzo niebezpieczne, gdyż już nawet niektórzy myślą, że już ją prawie mają, albo już mają, wtedy coś się psuje i muszą na nowo pracować nad jej odzyskiwaniem. To jest bardzo podobne do rzymskokatolickiej nauki, że w niedzielę bierze się to ciasteczko i potem trzeba żyć świętym życiem przez cały tydzień. Jeśli się nie uda, to w piątek jest spowiedź, tak żeby zdążyć na niedzielę. W niedzielę przez te półtorej dnia trzeba naprawdę się sprężać, żeby nie zgrzeszyć, żeby znowu móc jeść ciasteczko. Czasami, no jak jest impreza wieczorem w sobotę, to dobrze na mszę pójść w sobotę wieczorem przed dyskoteką. Tak to praktykowały moje koleżanki i koledzy, którzy byli gorliwymi rzymskimi katolikami, ale przy okazji lubili się po prostu przy weekendzie, jak to oni mówili, do tańca i do różańca, że oni są. Czyli po prostu wszelkiego rodzaju brudy w sobotę wieczorem praktykowali, ale w sobotę o 19 czy o 18 tam była taka msza, która się zaliczała jako równoważnik niedzielnej obecności, także można było to ciasteczko zjeść, a potem chlub do błotka, do piątku w błotku, a potem znowu spowiedź i znowu w sobotę jak najszybciej na mszę, zjeść ciasteczko, aleluja i do przodu. Ale to tak nie działa i to przeniesiono do takich protestanckich kręgów, do ewangelicznych kręgów, do kręgów baptystycznych i co chwila się trafia na takich właśnie, którzy ten sam schemat, używając innych nazw, realizują. I teraz, jeżeli się fałszywie zniekształca Słowo Boże, to się dochodzi do tego typu bredni. I to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Tak jak czytaliśmy na początku, że grzeszenie i religijność idą razem, bo gdy moc pobożności nie jest obecna w życiu człowieka, bo się nie narodził na nowo, to bliskość do Bożych rzeczy jest bardziej niebezpieczna. I człowiek, który ufa w człowieku raczej niż Bogu, to taki, który gdy widzi, że jego bliźni robi coś, co nie podoba się Bogu, co Bóg nienawidzi, to raczej naśladuje bliźniego, robiąc te rzeczy, których Bóg nienawidzi, zamiast słuchać Boga i w ten sposób grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, grzeszy przeciwko Bogu. Jest to obrzydliwe, ale powszechnie praktykowane w kręgach utracalników zbawienia. Takich, którzy uważają, że zbawienie można utracić i potem odzyskać. Jest to całkowite nieporozumienie tego typu myślenie. I tutaj jest to bardzo niebezpieczne, dlatego należy spojrzeć, co ten werset tak naprawdę mówi. A on mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez którego odnosi się bez uświęcenia, tak? Bez którego to uświęcenia i bez którego to pokoju. A więc to jest błędne tego typu patrzenie. Prawidłowe czytanie tego fragmentu nie odnosi się do uświęcenia i nie odnosi się do pokoju, bo jest tutaj liczba mnoga, by musiała być, bez których nikt nie ujrzy Pana. Tutaj jest liczba pojedyncza, bez którego czego? Bez dążenia. Dążenie jest tutaj kluczowe. Czyli jeżeli jest dążenie do pokoju, jest dążenie do uświęcenia, to fakt występowania tego dążenia doprowadza nas, żeby być pewnym, że ujrzymy Pana. Jest to bardzo ważna rzecz. Jeśli ktoś zna angielski, polecam Biblię w systemie Newberego.
Newberry w tej Biblii zrobił taki system, który omija te nasze nieprawidłowości w czytaniu Biblii, ponieważ tłumaczenie Biblii na języki europejskie przeszły przez sito łaciny. I to potem spowodowało, że ogołocone zostały pewnego rodzaju powiązania. Nie widać ich w naszych przekładach, bo po pierwsze w naszych językach one nie występują, a po drugie przez to, że łacina inaczej zniekształca przekaz, więc podwójnie tak jak gdyby ogołocono tekst. I dzięki systemowi Newberry'ego, gdzie on dotarł do tego, co jest z czym powiązane, oddał się właśnie tej pracy, pokazał, co jest z czym powiązane. A jest to o tyle ważne, że czasami właśnie z budowy zdania zdanie się wydaje dwuznaczne lub trójznaczne. I wtedy warto mieć tego typu wsparcie, żeby wiedzieć, do czego odnosi się na przykład słowo którego. Którego? Czy słowo którego w tym wersecie odnosi się do uświęcenia? Czy słowo którego odnosi się do pokoju? Czy słowo którego odnosi się do dążenia? Bez którego to dążenia nikt nie ujrzy Pana. I nie jest to tak, że bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Czyli, że musimy w tym życiu osiągnąć doskonałą świętość. Ale werset ten mówi o dążeniu do świętości. O dążeniu do pokoju. Każdy chrześcijanin do tej świętości dąży. Każdy chrześcijanin do pokoju dąży. Człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, a nie dąży do pokoju i nie dąży do świętości, nie dąży do pokoju ze wszystkimi i nie dąży do świętości, albo sam siebie oszukuje, albo jest hipokrytą, obłudnikiem. I dlatego jest to bardzo ważne, żeby nie dać się zmylić, bo nie każdy, kto mówi, że ma wiarę, rzeczywiście ją ma. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Dużo zwodzicieli, którzy nigdy nie uwierzyli w Pana Jezusa, wyznaje różne dziwne, fałszywe poglądy i specjalnie się panoszą pomiędzy wierzącymi, dlatego że widzą, że wśród wierzących można całkiem nieźle sobie urządzić życie. Można na koszt jakichś wierzących żyć, można na koszt wierzących sobie zorganizować życie społeczne. I tego typu ludzie już towarzyszyli Izraelowi, jak wywędrował z Egiptu. I oni też potem wszczynali wszelkiego rodzaju zgorszenia. To oni jako pierwsi marudzili i szemrali przeciwko Panu i przeciwko Mojżeszowi. Tak samo Judasz, jak kobieta przyszła i chciała namaścić Pana Jezusa i stukła alabastrowy słoik o wartości 300 denarów, czyli o wartości 300 dziennych stawek pieniężnych, czyli można by powiedzieć rocznych zarobków, to Judasz jako pierwszy zaczął marudzić, na cóż ta strata. Był nieodrodzonym, fałszywym hipokrytą, który tylko udawał, że zbiera na ubogich, a sprzeniewierzał to, co wsadzono. Dzisiaj też jest pełno tego typu właśnie różnych ludzi, którzy niby zbierają na ubogich chrześcijan gdzieś najlepiej w dalekim kraju, w jakimś Sudanie, Pakistanie, czy gdzieś tam, gdzie nie jesteś w stanie sprawdzić, i biorą te pieniądze dla siebie i fotografują tamtejszych muzułman albo tamtejszych Hindusów i twierdzą, że to są chrześcijanie. I w ten sposób naciągają na datki, czy też fotografują głodujące dzieci lub gdzieś ściągają z internetu takie gotowe i twierdzą, że to są niby prześladowani chrześcijanie, a oni rzekomo chcą im pomóc za twoje pieniądze. Tak jak Judasz nie troszczył się
o ubogich, ale sprzeniewierzał to, co wsadzano. I tego typu ludzie wystarczy ich wziąć i porozmawiać z nimi o chrześcijaństwie i od razu widzieć, że są to ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnego zrozumienia, czym jest zbawienie z łaski. Na Facebooku grasuje kilkunastu tego typu i ja z kilkoma z nich już wymieniałem korespondencję. I co się okazywało, że to są ludzie niezbawieni, ale co chwila chwalący się tym, że dostali kolejne pieniądze i wierzysz w to, że oni te pieniądze przetransferowali do Bangladeszu, do Indii, do Pakistanu, a on w ogóle nawet wierzący nie jest, tylko sam idzie do piekła jak Judasz i sprzeniewierza te pieniądze. Może nawet część tych pieniędzy trafia do terrorystów z tych krajów muzułmańskich, terrorystów, którzy mordują chrześcijan. I to może nawet być bardzo prawdopodobne, że to tak się odbywa. W zamian za dostarczenie odpowiednich zdjęć maltretowanych chrześcijan, których sami maltretują, potem ich mordują. I te zdjęcia trafiają do Europy i na te zdjęcia są zbierane datki dla terrorystów, którzy za te pieniądze mordują kolejnych chrześcijan. Nie zapominaj o tym, że nie jesteś w stanie tego sprawdzić. A Judasz właśnie tak robił. Powoływał się na pomoc niby biednym. Na cóż ta strata, jak ktoś chciał uwielbić Pana Jezusa? Chciał namaścić Pana Jezusa na pogrzeb? Na cóż ta strata? I tak samo jest tutaj. Pamiętaj, że tego typu przylep, jak rzepów do psiego futra, jest pełno w chrześcijaństwie i nie ma jak się ich pozbyć. Słowo Boże nazywa ich konkolem, że diabeł posiał konkol wśród pszenicy. I nie ma jak ich oddzielić. Aniołowie chcieli je oddzielić, ale Bóg powiedział, żeby nie oddzielali, bo mogliby przypadkowo choć jednego wierzącego naprawdę zniszczyć. Więc nie ma jak tego oddzielić bez ryzyka uszkodzenia jednego lub kilku wierzących. I z tego powodu, ze względu na tego jednego wierzącego, Pan Jezus nie pozwala tego oddzielać. To nie jest tak jak rosyjscy antyterroryści, którzy jak jest napad terrorystyczny, to zabijają wszystkich terrorystów i wszystkich zakładników. Jest to zupełnie inna filozofia. Światowa filozofia uważałaby, że należy przede wszystkim pozbyć się konkolu. Pan Jezus z kolei ma zupełnie inne podejście do tego i uważa, że nawet jeśli miałby ucierpieć jeden najsłabszy prawdziwy chrześcijanin, to ze względu na tego najsłabszego chrześcijanina nie będzie się pozbywał konkolu spośród pszenicy. Jest to właśnie Boża łaska. Jeden najsłabszy baranek w kościele Pana Jezusa Chrystusa jest dla niego więcej wart niż to, żeby oczyścić ten kościół. Więc nigdy nie ma tak, żeby Bóg pobudzał kogoś do wojny z innym wierzącym. To jest nie w jego stylu. Dlatego mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi i mamy dążyć do uświęcenia, bo bez tego dążenia nikt Pana Jezusa nie ujrzy. Pan Jezus powie: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, takim osobom, które nie dążą do pokoju ze wszystkimi, nie dążą do świętości. Prawdziwi chrześcijanie dążą do pokoju ze wszystkimi, dążą zawsze do uświęcenia. I widać to nawet w tym, gdy napomnieć trzeba brata za grzech, to tam jest wyraźnie powiedziane, żeby pozyskać brata swego. Pozyskać, dążyć do pokoju z tym, który zgrzeszył przeciwko tobie. Jana 15:6. Jeśli by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl i uschnie, i zbiorą je i na ogień wrzucą i zgoreje. Co oznacza to ważne miejsce? Weźmy pod uwagę sytuację.
Wiersz ten pochodzi z rozmowy Pana Jezusa Chrystusa z uczniami w komnacie na górze, w górnej komnacie, w górnej izbie, w pokoju na górze. I w czasie tej rozmowy odbył on z uczniami, bo był z nimi, z tymi uczniami, ostatniej nocy przed ukrzyżowaniem. Pan Jezus mówi wyłącznie do wierzących, do prawdziwie zbawionych, narodzonych na nowo chrześcijan. A treść rozmowy dotyczy tego, jak ma wyglądać ich życie, aby podobało się Bogu. I rozdział 15 właśnie poświęcony jest sprawie wydawania owocu. Sprawa zbawienia nie jest tu w ogóle rozważana. Pan Jezus mówi o owocu. O owocu, nie o uczynkach. O owocu. O obfitym owocowaniu, nie o uczynkach. Uczynki to nie owoce, owoce to nie uczynki. To są dwa różne słowa i dwie różne rzeczy. Zupełnie inne. I poprzez trwanie, mieszkanie w Panu Jezusie Chrystusie osiągnięty jest cel, jakim jest uwielbienie Ojca Niebiańskiego. Owoc uwielbia Ojca Niebiańskiego. Nigdzie w Biblii pozycja chrześcijanina nie jest uzależniona od jego wydawania owocu. I choć każdy chrześcijanin wydaje owoc dla Boga, jest to normalne dla narodzonego na nowo chrześcijanina, to jednak nie zawsze ten owoc będzie wydany zawczasu, dlatego że mamy przykład choćby Łotra na krzyżu, który dostał obietnicę od Pana Jezusa, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, ale nie zdążył. Jego nogi były mocno przybite do krzyża, jego ręce były mocno przybite do krzyża. Nie był w stanie nic uczynić. Oczywiście jego usta były wolne i można dopatrywać się, że owoc warg wydał, ale co do zasady niewiele mu życia pozostało i co do zasady Łotr na krzyżu, usprawiedliwiony Łotr, dostał się do nieba, nie mając żadnych tutaj osiągnięć. I jest to bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków grzesznika, jedynie na podstawie dzieła Pana Jezusa Chrystusa. I nigdzie w Biblii pozycja chrześcijanina nie jest uzależniona od jego wydawania owoców. Całe poselstwo łaski zniknęłoby wtedy, gdyby była jakakolwiek zależność, bo to nie byłoby z łaski, ale z uczynków, a przecież zbawieni jesteśmy z łaski, a nie z uczynków. I też jest taki przyklejony, fałszywy pogląd, jest to fałszywy pomysł, że wierzący powinien w jakiś sposób zrewanżować się owocnym życiem za odkupienie, ale to też jest fałszywa myśl, bo wtedy byłoby to po prostu z odroczoną płatnością, a więc też nie byłoby z łaski. To tak nie działa. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Bóg niczego nie wymaga od grzesznika i to jest prosta rzecz, że przed zbawieniem niczego nie wymaga, w trakcie zbawienia niczego nie wymaga, po zbawieniu niczego nie wymaga od grzesznika w celu uzyskania zbawienia lub w celu utrzymania zbawienia. Jest to całkowicie niezależnie od uczynków grzesznika. I to jest całkowicie z łaski niezależnie od uczynków. Całkowicie wolna łaska. Nawet sam pomysł, że wierzący powinien w jakiś sposób zrewanżować się owocnym życiem za odkupienie, jest całkowicie obcy Ewangelii. Jeśli już byśmy po prostu zaczęli w ten sposób myśleć, popadniemy w grzech takiego fałszywego oskarżania Boga, że jest handlarzem, a Bóg nie jest handlarzem. Bóg z łaski, całkowicie w wolny sposób, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, usprawiedliwił bezbożnego. I ten werset z Jana 15:6 uczy,
tego, że życie niektórych wierzących, których tutaj którzy są tu przedstawieni jako latorośle, nie przejdzie testu Bożej oceny. Owoc trwały to jest owoc, który wydany jest dzięki działaniu Ducha Świętego w życiu wierzącego, dzięki trwaniu w Chrystusie. Jeśli chrześcijanin, jeśli wierzący nie trwa w Chrystusie, nie wydaje wtedy prawidłowego owocu. Stąd w czasie oceny przed sądową stolicą Chrystusową jego, w cudzysłowie, latorośl będzie wtedy takim symbolem przeżytego życia albo ofiarnej służby dla Boga, zostanie spalona, to znaczy na nic się nie przyda. Nie zostanie wynagrodzona. Oczywiście jego zbawienie jako dar Bożej łaski zostanie i jest nienaruszalne, bo zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne, nie da się stracić zbawienia. Ale jego służba, jego te efekty pracy przepadną, albo częściowo przepadną. Podobną myśl widzimy na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, 13 i 14 werset. Każdego robota jawną będzie. Chciałbym, żebyście przeczytali ten 3 rozdział 1 listu do Koryntian ze swojej Biblii w całości. No i tutaj mamy tak napisane. Każdego robota jawną będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. Jeśli czyja robota zostanie, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zachowany. Wszakże tak, jako przez ogień. Jeszcze przeczytam wcześniejsze wersety z nowego przekładu, tak zwanej Biblii Warszawskiej. I tutaj widzimy od 10 wersetu, albo od 9. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I tutaj jednoznacznie widzimy, że porównane jest działanie chrześcijanina do tego, że buduje na fundamencie, jakim jest Chrystus. A więc nic mu nie grozi, nie straci w żadnym razie zbawienia. Zbawienie jest nieutracalne, bo jest oparte na Chrystusie. Ale na tym Chrystusie on stawia taki budynek. I teraz on może na tym budynku postawić swoje dzieło życia chrześcijańskiego jako budowlę z drogich kamieni, ze złota i tak dalej. Coś, co przetrwa ogień. Albo może postawić tam rzeczy, które w oczach Bożych nie mają wartości, porównane tutaj do drewna, słomy i tak dalej. Taki człowiek, budując z drewna, słomy, sam zbawiony będzie, ale z tego, co on zbudował, nic się nie ostoi. I dlatego należy pamiętać o tym, na co przeznaczamy swoją chrześcijańską energię.
to jest porównane z tymi latoroślami, które po prostu odcinają i spadają, bo nie są Bogu przyjemne. To są różnego rodzaju działania chrześcijańskie, które nie są według Słowa Bożego. To są na przykład wszystkie kazania wypowiedziane, nauczające kazania wypowiedziane przez kobiety. Słowo Boże mówi, że kobieta nie ma nauczać i nie ma się wynosić nad mężczyznę. W zgromadzeniu ma milczeć i tak jak zakon mówi, czyli może jedynie jeśli brat poda pieśń, zaśpiewać razem ze zborem tą pieśń, albo jeśli brat powie modlitwę, to na koniec tej modlitwy razem z całym zborem powiedzieć amen. Tak zakon określał, jak siostry, jak kobiety mogą aktywnie brać udział słownie w służbie kościelnej, nawet gdy chcą się czegoś zapytać. Mają pytać w domu swoich mężów, a nie pytać na zgromadzeniu, co się tam na przykład uciekło z tego kazania. Jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, a nie na zgromadzeniu. I każda w tym momencie inicjatywa, która łamie przykazanie pańskie, bo przecież to jest nazwane przykazaniem pańskim, to jest właśnie taka drewniana latorośl, to spłonie, w ogóle nie będzie z tego żadnego pożytku. Albo każda modlitwa mężczyzny z nakrytą głową. Jest to bezwartościowe, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że mężczyzna ma mieć odkrytą głowę, jak się modli. Każde proroctwo mężczyzny powiedziane z nakrytą głową jest bezwartościowe, bo Słowo Boże mówi, że ma mieć odkrytą głowę, gdy przemawia do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu. Te wszystkie twoje pociechy, napomnienia i tak dalej, wykonane z nakrytą głową, są bezwartościowe, to są takie drewniane latorośle. Albo każda modlitwa kobiety z nienakrytą głową, to jest taka drewniana latorośl. Każde prorokowanie kobiety z nienakrytą głową jest taką drewnianą latoroślą, takim drewnianym budulcem, który owszem jest na fundamencie Chrystusa, ale on jest bezwartościowy. Słowo Boże wyraźnie mówi, że zabrania się kobiecie nauczać, wynosząc się nad mężczyzn. Natomiast niewiasty mają służbę nauczania dzieci, nauczania młodszych sióstr. To jest ze złota, to jest na wagę złota. Siostry mogą ewangelizować, to jest na wagę złota, to jest na wagę drogich kamieni, to jest na wagę tego, co najcenniejsze. Siostry mogą i powinny poza kościołem, poza zgromadzeniem prorokować, czyli mówić ku zbudowaniu, ku pokrzepieniu i ku napomnieniu, ale z nakrytą głową, bo Słowo Boże mówi, że ma mieć siostra nakrytą głowę, gdy przemawia, albo gdy się modli, też ma mieć nakrytą głowę. To jest znowu ze złota, to jest cenne. I też siostry mają wiele innych zobowiązań, które mogą wykonywać i wtedy one są ze złota. Mężczyźni mają wiele zobowiązań, które też są ze złota, drogich kamieni. Nie muszą być z drewna. Natomiast jeśli cokolwiek nie jest zgodne ze Słowem Bożym, a jest wykonywane przez chrześcijanina w imieniu Pana Jezusa, to jest to właśnie taka zdrewniała latorośl. To jest dla Boga bezwartościowy uczynek. I to jest bezowocny uczynek ciemności. Jak najdalej trzymajmy się od tego typu rzeczy. I w żadnym wypadku Jana 15:6 nie uczy, że zbawienie może zostać utracone, lecz to, że trwała służba jedynie zależy od trwania w Chrystusie. I teraz człowiek, który ufa w człowieku raczej niż w Bogu, to taki, który gdy widzi, że jego bliźni robi coś albo bliźni namawia go do czegoś, co nie podoba się Bogu, czyli na przykład siostra wiedzi ze Słowa Bożego, że Słowo Boże mówi, że ma modlić się z nakrytą głową i że ma milczeć w zgromadzeniu, ale namawiana jest przez ludzi, z którymi jakoś się uwikłała, a złe kontakty psują dobre obyczaje, mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, i się uwikłała w złe kontakty i te złe kontakty namawiają ją do tego, żeby
z odkrytą głową prorokowała, albo żeby z odkrytą głową się modliła, no to jeżeli ona ulegnie tym ludzkim głosom, a zlekceważy głos Boży w Słowie Bożym, no to wtedy właśnie ufa w człowieku. Wtedy naśladuje bliźniego zamiast słuchać Boga i w ten sposób grzeszy przeciwko Bogu. I tak samo grzeszenie i religijność idą razem, bo gdy nie ma mocy pobożności, żeby przeciwstawić się ludzkim wzorcom i trzymać się tego, co Słowo Boże pokazuje jako wzorzec, no to bliskość do Bożych rzeczy jest bardzo niebezpieczna. Trzymajmy się z dala od tego typu zwiedzeń, od tego typu zwodzicieli, którzy podważają Słowo Boże. Zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski Bożej, niezależnie od uczynków grzesznika, całkowicie oparte o doskonałe dzieło doskonałego Baranka Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Z Bogiem. Jeśli macie pytania, to piszcie do mnie. Czytaj Biblię, Skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Telefon 739 089 088. Zachęcam też tych, którzy nie mają Nowego Testamentu, aby dali znać. Chętnie podzielę się Nowym Testamentem. Jeśli macie życzenie otrzymać na nowy rok kalendarz, to bezpłatnie tego typu kalendarze. Na każdy miesiąc jest werset i ładny obrazek. Jak widać, to jest mniej więcej A4, trochę większe niż A4, albo trochę inny wymiar, ale blisko A4, bo to jest druk na formacie typowo amerykańskim. Bezpłatnie mogę Wam te kalendarze podesłać w miarę moich możliwości finansowych, żeby wysłać. Podajcie dane, ewentualnie możecie wypełnić taki kupon w InPoście i opłacić, i wtedy ja wrzucę to do swojego paczkomatu, a Wy otrzymacie do swojego paczkomatu. Tylko mi wtedy tą etykietę trzeba wysłać jako załącznik do e-maila, a ja wtedy to przyklejam tylko na kopertę i wysyłam. Też 50 lub wielokrotność 50, takie kalendarzyki też bezpłatnie mogę Tobie przekazać. Tutaj jest to na rok 2021, ale moim życzeniem jest, żeby w przyszłych latach też takie kalendarze były. Zatem jest to stała rzecz. Mam nadzieję, przynajmniej do tej pory taka była. Zawsze były bezpłatnie i cel jest taki, żeby też były bezpłatnie w przyszłości. No więc z Bogiem.